Panie i panowie, witam w kolejnym odcinku z Zipek Mówi! Witam wszystkich bardzo serdecznie na Zipek Mówi. Zasady bardzo proste. Zipek Mówi, robicie. Zipek nie mówi, to nie robicie. Czyli proszę bardzo, Zipek Mówi, kucnijcie. No. Czy wszyscy... Coś, powiem ci tak. Zmieniłeś mi przycisk, zmieniłeś mi klawisz. Co? Jak to? Kucania. Tak, właśnie. Chciałem właśnie teraz to powiedzieć. Witamy bardzo serdecznie, ponieważ Dominika jest z nami i także będzie brała udział. Dominika, kucaj. Również się cieszę. Dominika, nie kucnij. Nie kucnij, bo zmieniłeś mi klawisz. Dominika, kucnij, mówię. Dobra, pokażcie jej, jak to się robi. Wstań i kucnij. No, tak się nie robi, bo nie było Zipek Mówi. Co to ma być? Co to ma być? Dokładnie. Wstyd, wstyd, słuchaj, wstyd. Dobra, słuchajcie. Skoro tak, to Dominika, masz taryfę ulgową. O, Reksiu, wyszedł? Reksiu, nie, naprawdę, przepraszam, nie o to mi chodziło. Przepraszam, ale mi teraz jest głupio. Przepraszam, Reksiu. Więc, witam bardzo serdecznie. Moje pierwsze pytanie brzmi: Zipek Mówi, możecie wstać? To jest pierwsza sprawa. Zipek Mówi, jeżeli macie wpisany kod Zipek w sklepie, to skoczcie. Cudownie, gratulacje, gratulacje, brawo, dziękuję wszystkim, którzy mają i wam też dziękuję, jeżeli wpisaliście. A teraz zapraszam was wszystkich za mną, ponieważ idziemy do pierwszej konkurencji, która się nazywa Balony. Balony. Nie wolno, Zipek Mówi, chodźcie za mną. Nie było Zipek Mówi, no przecież to jest takie proste, no, chodźcie. Witam w pierwszej konkurencji, która nazywa się Balony. Mianowicie, każdy z was ustawia się pod skrzynką oraz pod lamą, możecie sobie wybrać co chce. W jednej ze skrzynek jest jetpack, który spowoduje, że będziecie musieli polecieć w górę i już nie wrócicie. Zipek Mówi, niech każdy z was wybierze sobie skrzynkę oraz lamę. Go, 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 wszyscy! O mój Boże, co i za ciężki każdy... wybór. O, ciężki wybór, ciężki. Co tam się dzieje? Ale spokojnie, jest wystarczająca duża ilość. To teraz sprawdzimy Dominikę. Dominika, otwórz swoją lamę. O Jezu, jestem pierwsza. Nie chcę odlecieć. Nie, nie! Zrobi to czy nie? Ale mało podpucha! Ale ci dałem podpowiedź, mam. Ej, ty, panie! Panie, ty, już tu! Dałem ci podpowiedź. Dobra, to dam ci w zamian za to koksańca. Zipek Mówi, otwórz swoją lamę. Coś zobaczymy, ja sprawdzałam. Zobaczmy, tak, ty oszukiwałaś, żartowałaś. Dobra. O nie, balony. No dobra, weź swoje balony. O ty, Zipek Mówi, weź swoje balony. Weź swoje balony, Zipek Mówi, weź swoje balony w tej chwili. No, Zipek Mówi, niech każdy z was otworzy swoją skrzynkę. Dobra, to teraz niech wszyscy otworzą lamę. A ty jesteś pewny, że w ogóle gdziekolwiek on na pewno jest? Tak, na pewno. No, dawajcie. Co jest? Zipek Mówi, otwórzcie swoją lamę! Uwaga, czy coś będzie w lamie? Uwaga, i tutaj nie ma, czy tutaj będzie? Chwila prawdy? Nie ma. Czyli wszyscy co? Mieli szczęście. Czyli wszyscy mają szczęście i wszyscy mają balony, czyli gdzieś tutaj jest jetpack. Czyli ja wybrałem jetpack? Nie, no nie, ja nic nie wybrałem. Dobra, niech wszyscy wezmą sobie balony i idziemy do następnego. Wasza trójeczka. Zipek Mówi, ustawcie się po tą ścianą. Cała wasza trójka wzięła balony, ale spokojnie, jestem dobrym. Jestem miłościwy dla was i słuchajcie, nie zabiję was wszystkich. Zabiję dwie osoby. Zipek Mówi, niech każdy z was odpali balona. Ten, kto będzie miał czerwonego, umiera. Niestety, Zipek Mówi, zniszczcie swoje balony. Więc robimy drugą turę. Tym razem zmienimy balona. I słuchajcie, ten, kto będzie miał zielonego balona, ten umiera. I od razu macie odpalić balona. No nie. Nie chciałem zabijać waszej dwójki, ale musiałem, no bo nie było Zipek Mówi. No nie mogłem ich zostawić żywych, a chciałem naprawdę, naprawdę chciałem zostawić jedną osobą żywą. Prawda, Dominika? Wierzysz mi, nie? Chciałem zostawić. No ja jestem naprawdę dobrym człowiekiem. Musiałem to zrobić. Dobra, Zipek Mówi, weźcie swoje balony i zapraszam do kolejnej konkurencji. Jest mi strasznie, strasznie smutno teraz, że tyle osób już poumierało. A to nie jest trudna gra. Naprawdę nie jest trudna gra. Zipek Mówi, witam w konkurencji, która nazywa się Chowany. Chowany, ponieważ będziecie chować się w tych krzakach. A ja wystrzelam dwa magazynki całe. Jeżeli kogoś zabiję, to odpadasz z teleturnieju. Jeżeli nie zabiję, no to przeżywacie wszyscy. Więc Zipek Mówi, wskakujcie wszyscy w krzaki. Uwaga. Czy co? Nikogo jeszcze nie trafiłem? Co jest? Cały magazynek, ani jednej osoby nie trafiłem. Uwaga! Go, go, jest drugi magazynek! Uwaga, co jest? Co jest grane? Go,
kościół. Niestety zginęła jedna osoba. Dobra, Zipek mówi, zapraszam na zewnątrz. Gratulacje wszystkim pozostałym, dlatego że okończyliście kolejny poziom. Gratulacje. Odpalcie sobie balony, ponieważ do następnego poziomu przejdziemy sobie na balonach. To się nazywa dar przed uciekaniem. Tak samo mam w Rule Star. Chodźcie wszyscy. Wiesz, że nie było, Zipek mówi, prawda? Zdajesz sobie z tego sprawę. Dobra, Zipek mówi, wszyscy otoczcie go. Dobra, robimy kółeczko. Dobrze, wszyscy robią kółeczko piękne. Dobrze, idealnie. I teraz wszyscy atakujcie Skillofa. Oj, stop! Co się dzieje? Czemu wy nie znacie zasad gry? Przecież nie było, Zipek mówi. Zipek mówi, ustawcie się pod ścianą, jeżeli atakowaliście Skillofa. Wy nie atakowaliście? Upsi. Na pewno? Okej, okay, wierzę wam. Okej, okay, zostańcie tam. Nie wiem, ile osób zginie w tym momencie. Ale ta osoba, która będzie miała zielonego balona. Wszyscy, którzy będziecie mieli zielone balony, umieracie. Więc Zipek mówi, każdy niech odpali swojego balona. Już mamy jedną. No Dominika, no! Jak się odpala balona? No jak to? Bierzesz balona w dłoń? Tak. I naciskasz klawisz. O, no, masz szczęście tym razem, Dominika. Nie wiem, jakim cudem już przeszłaś tak daleko. Przecież ty dopiero zaczynasz grać w Fortnite'a. Ale, o, ten płacze przez cały czas. O. Ale wiesz co? Mi nie jest tak smutno. Zabiliście go, mimo że nie mogliście. Zipek mówi, rozwalcie swoje balony i chodźcie za mną. Zipek mówi, chodźcie za mną do kolejnej konkurencji, która nazywa się krzesełka. Każdy zna dobrze krzesełka. Ta konkurencja nazywa się krzesełka, czyli biegacie wokół kłada oraz tego. Robicie takie piękne kółeczko dookoła i w momencie, kiedy strzelam ze snajperki, w tym samym momencie wsiadacie i osoba, która nie będzie miała miejsca, niestety przegrywa tą konkurencję. Więc uwaga! Zipek mówi, biegamy dookoła, zaczynamy gierkę w krzesełka. Biegamy sobie, spokojnie, biegamy. Znowu czuję ten stres. Biegamy. Dokładnie tak samo, kiedy byłam dzieckiem. Oooo, uwaga, jest jeszcze ostatni, o nie! Niestety, przegrałeś tą konkurencję, bardzo mi jest przykro, ale wiesz co? Nie zabijecie, właśnie, otóż to. Zipek mówi, odpal wszystkie trzy balony i żegnam. Do zobaczenia! Cześć, na razie! Co jest? Spadasz? No trzeba było utrzymać się w powietrzu. Dobra, Zipek mówi, zapraszam za mną do kolejnej konkurencji. Czy to jest konkurencja? Tak, to jest konkurencja z balonami, więc Zipek mówi, niech wszyscy wezmą sobie balony jeszcze raz. I Zipek mówi, niech każdy z was wybierze sobie jedno z tych miejsc. No to jest konkurencja z balonami, czyli tą, którą już bardzo dobrze znacie. Niestety to jest losowa konkurencja. Losujecie zielonego balona i w takiej sytuacji stanie się z wami krzywda. Stanie się z wami coś bardzo złego. Zipek mówi, odpalcie swoje balony. O nie! Zielony balon! Poczekaj chwilkę. Zipek mówi, rozwalcie wszyscy swoje balony. Wszyscy. Ty. Zipek mówi, chodź za mną i stań tutaj. Uwaga, druga tura. Odpalcie swoje balony. O nie! Dwie osoby wykonały źle? O nie, zapraszam. Zipek mówi, rozwalcie balony i zapraszam tutaj. No więc tak, ty miałeś zielonego, a wasza dwójka odpaliła, kiedy nie powinniście. Nie było, Zipek mówi. Ale słuchajcie, ja jestem naprawdę miłościwy, tak jak wam mówiłem wcześniej. Zipek mówi, wy, cała trójka, za mną. Dobrze. Zipek mówi, idźcie na sam koniec tego parkura. Tak, możecie przejść sobie, ale nie przechodźcie parkura. Zipek mówi, idźcie na sam koniec parkura. Zipek mówi, wasza trójka, chodźcie za mną. Zipek mówi, wy, wasza trójka, macie przejść tego parkura. Zipek mówi, czekajcie. Ale tutaj wszyscy się zastanawiają, co tu się dzieje w ogóle. Zipek mówi, proszę bardzo. No więc Zipek mówi, zaczynajcie, przechodźcie parkura. Proszę bardzo, start. Czas start. Tutaj taką małą podpowiedź dam wam. O! Okej. Okay. Ale okay. Poleciał. Okej, w porządku. Dobra, powiedzmy, że ograli, okej? Okay? Zipek mówi, dobrze, zapraszam za mną. Zipek mówi, jesteśmy w następnej konkurencji. Kolejna konkurencja to baseny. Słuchajcie, baseny, w których są pułapki. Ile tych pułapek? Nie powiem. W każdym bądź razie, będziecie musieli wskoczyć do basenów. Zipek mówi, że każdy z was ma skoczyć od razu niezwłocznie, więc ustawcie się, Zipek mówi, ustawcie się pod swoimi basenami. Chwila prawdy. Zginiemy to wszyscy. Ile osób zginie? Niezwłocznie wskakujecie. Uwaga! Wskakujcie! O nie! Tyle osób poginęło! A ty? Ciebie też powinienem zabić. Zipek mówi, masz szczęście. Generalnie rzecz biorąc, nie było, Zipek mówi, jak dobrze wiecie, ale masz szczęście.
masz szczęście, bo i tak wybrałeś dobry basen, więc powiedzmy, że jesteś szczęściarzem. Od dzisiaj jesteś szczęściarzem. Zapraszam za mną, Zipek mówi za mną, bo już jest was tak mało, że aż mi jest was po prostu przykro. Przykro mi jest, wiecie? Przykro mi jest. Dobrze. I teraz doszliśmy do tego momentu, w którym wasza dwójka, czyli ty, Dominika, oraz ty, zaraz, ty, przepraszam, ty, wy, we dwójkę, wykonaliście źle zadanie. Zgadza się? Mieliście balony, których nie powinniście mieć i was oszczędziłem, dlatego, że chciałem, żebyście zawalczyli w klatce. Zipek mówi, zapraszam za mną. Proszę. Zipek mówi, zapraszam za mną. Zipek mówi, Dominika, ustaw się tutaj. Proszę bardzo, ustaw się w środku. I Zipek mówi, ty wskakuj do drugiego. Za chwilę będziecie walczyć. No i widzisz, zrobił z nas przeciwników. No, trudno się mówi, no. Zipek mówi, jak wszyscy z nas podskoczymy, to wtedy musicie zacząć się bić. Uwaga. I uwaga. Rybka! Zadecydowała, że już teraz zaczynacie się bić. Więc go, 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 walka, walka, Zipek mówi, start, go. Walczcie, kto wygra tą walkę. O nie, jest słabo. O nie, Dominika przegrała. Przykro mi jest bardzo, Dominika, że przegrałaś, ale w sumie jesteś prawie, że w finale, ponieważ została przed nami ostatnia konkurencja. Zipek mówi, chodźcie za mną. Chętnie sobie pooglądam. Zipek mówi, chodźcie za mną, chodźcie za mną. O, Dominika może uczestniczyć razem z nami, może normalnie będzie się odzywała. Jestem z wami Dobra. Duchem. Dobrze, proszę bardzo. Zipek mówi, ustawcie się w szeregu i zagramy w pierwszą reakcję. Pierwsza reakcja, czyli ta osoba, która pierwsza wykona coś, to wtedy ta wygrywa, okej? Okay? Zipek mówi, pierwsza reakcja. Kusi, przytrzymaj! Dobrze, ty, wystąp. No, no, odwołuję, niestety nie masz pierwszej reakcji. Ty, byłeś drugi. Zipek mówi, chodź tutaj, słuchaj. Ty możesz wybrać sobie, który z nich będzie brał udział w tej konkurencji. Więc Zipek mówi, wybieraj. Okej, okay, okej, okay, w porządku. Ta gra nazywa się Ciuciu Babka. Więc słuchaj, ja się za chwilę odwrócę, zejdę tam na sam dół i nie będę patrzył. A ty masz postawić w każdym z tych bałwana, z czego w jednym z nich jesteś ty. I jako, że wykonałeś źle zadanie, to ja rozwalę dwa bałwany. Chociaż myślałem, żeby rozwalić tylko jednego, to tym razem zrobię dwa. Bo ty jakoś słabo mnie słuchasz, wiesz? Jakoś tak masz. Ale możesz przeżyć. A jeżeli przeżyjesz, to masz gwarancję, że do następnej konkurencji przeżywasz i będziesz walczyć w finale. Czy podoba ci się to? Super. Czas start, czas start. A mam nadzieję, że bardzo dobrze ci to wyjdzie. Zipek mówi, jestem! O kurde, trzy bałwanki. Chciałem, żebyś wybrała jednego bałwanka, ale chyba nie możesz, bo podglądałaś. Więc skoro tak, no, to ja wybiorę. Możesz więc się zemścić za mnie. Więc słuchajcie, jako że jestem pewien, że ten bałwan jest postawiony, jest po prostu, nie jest żadnym graczem, to jednym z was musi być tutaj. A ja mam dwie próby, ale masz szczęście. Co? Ups. Co się stało? Ja chciałem zrobić tak, że będziesz miał szansę, ale znalazłem cię w pierwszej. Przepraszam. Przepraszam, Martix. Jezu, byłem pewny, że to jest postawiony bałwan, a jeden z tych jest prawdziwy. Co to było? Ja też miałam w tym dobre intencje. Ale byłem w szoku. Dobra, no to wychodzi na to, że mamy finał, panie i panowie. Więc zapraszam za mną do finału. Będzie to walka jeden na jeden. Będzie walka. Ale tu mamy dobry gracz. Oj. Zasłużone zwycięstwo. Zipek mówi, chodźcie za mną. Widzisz, mówiłam, że to dobra decyzja, żeby oszczędzić rybę. No, ryba, jak ryba w wodzie się czuł, w basenie przeżył. A teraz zobaczymy, czy tak przeżyje i czy ma dobrego cela, bo z tymi oczami, to ja nie wiem. Jak ty strzelasz w ogóle? Zipek mówi, ustaw się pod tamtą skrzynką, a ty, Zipek mówi, ustaw się pod tamtą skrzynką. Proszę bardzo. Mamy walkę jeden na jeden. Zipek mówi, weźcie swoje bronie. Okej, okej. Shotguny, skary, fajnie, fajnie. Zipek mówi, ustawcie się w swojej wieży. Ty, Zipek mówi, ustaw się w tej, a ty w tamtej. Okej, okay, super. Uwaga, za chwilę rozpocznie się walka i zostanie tylko jeden zwycięzca, Zipek mówi. Ja będę sobie tutaj skakał, żeby podejrzeć, co się dzieje. Więc uwaga, Zipek mówi, czas start, czas na walkę! Go, 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 czas na walkę, strzelajcie się, walczcie ze sobą, bo ty... Co? Już? Już? Tak ryba okazała się, że ma naprawdę dobrego cela z tym zezem rozbieżnym. Wow! Dobra, rybcio. Trzymaj, trzymaj, gratulacje zwycięstwa. Gratulacje, wiesz, gratulacje. Że teraz Zipek mówi, od teraz możesz robić wszystko, co chcesz. I Zipek mówi, możesz mi jakieś, nie wiem, jakieś zadanie zrobić, czy coś. Mogę wziąć udział w konkurencji, jeżeli chcesz, nie wiem. Chcesz, dobra, Zipek mówi, co mam zrobić. Pokaż mi jakoś, tutaj, tak, dobrze. Dobrze, i co? A, okej, okay. No tak. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się w następnym odcinku. Pamiętajcie o kodzie Zipek, o subskrypcji oraz o łapce w górę. A ja spadam, na razie, hejo, cześć!
Yo, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zostawcie suba na kanale, dzięki temu nic was nie ominie. No i oczywiście obejrzyjcie ten film, bo był naprawdę zarąbisty. My widzimy się już jutro, jak codziennie. Siemka, cześć!